Jak mówi stare przysłowie, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Słowa te znakomicie pasują do tego, co Dębiczanie chcieliby mieć na rynku swojego miasta. Jednym podoba się obecny wygląd, inni proponują więcej zieleni i ławeczek. Słychać również głosy, że przydałaby się nowa fontanna i scena, a piwne ogródki powinny zostać przeniesione. Pomysłów jest wiele. Kolejne dorzucili studenci trzeciego roku Politechniki Krakowskiej. Młodzi urbaniści wzięli udział w kursie, który dotyczył zagospodarowania m.in. rynku oraz otoczenia ulicy Kościuszki i dworca PKP. Maria Gratkowska i Barbara Czerwińska w centrum widziałyby więcej miejsc do wypoczynku dla mieszkańców. Według mnie powinien zachować zieleń, bo rynek to nie jest tylko pusty plac. Powinien stwarzać miejsce dla ludzi, żeby mogli wypocząć, żeby mieli gdzie sobie usiąść w ciepły dzień, ale też żeby mogły być różne atrakcje dla mieszkańców, nie tylko ławki, ale też żeby było miejsce na jakieś koncerty, ale też i jakieś kiermasze. No i żeby to było też spokojne miejsce, żeby nie było ze wszystkich stron samochodów, dlatego też wyłączyłyśmy dwie ulice z ruchu. Zaproponowałyśmy nowe rozwiązania posadzki, fontanny. Nie ograniczałyśmy za bardzo terenu, przestrzeni placu, właśnie żeby były możliwość rozstawienia sceny przenośnej i organizacji różnych zlotów food trucków i innych imprez kulturalnych. I chciałyśmy też zmienić pierzeje rynku, żeby były bardziej ujednolicone i dopasowane do potrzeb. Artur Pilch postawił natomiast na połączenie przeszłości z przyszłością. Jest to projekt bardzo, bardzo, bardzo niszczący to, co jest, ale tworzący coś, co myślę powinno być. Dębica jest pięknym miastem rozwijającym się i prężnie rozwija się w niej biznes, infrastruktura i powinna dostać do tego przestrzeń publiczną, która jest wyższej rangi. Zaproponowałem bardzo duże rozwiązanie parkowe połączone z kwartałem zabudowy, które będzie umiejscowione nieopodal ulicy Kościuszki. Będzie to rozwiązanie, które będzie łączyć to, co stare, z tym, co nowe, w ten sposób, że nowe, wyznaczone przeze mnie ulice będą łączyć stare, nie tyle stare, co ówczesne, istniejące place oraz przestrzenie parkowe. Będzie to założenie, które będzie właśnie spajać przeszłość z przyszłością. Jak mówią opiekunowie studentów, celem kursu było pokazanie nowych pomysłów na miejską przestrzeń publiczną oraz sprawdzenie umiejętności ich podopiecznych. Są tu różne prace, od takich bardzo odważnych do takich zachowawczych, ale każda z nich myślę, że jest ciekawa, ponieważ w każdej jest ten element twórczy i ten element twórczy myślę, że to jest czymś, co jest najbardziej tutaj cenne. To jest dość dobra szkoła dla studentów. Oni się przede wszystkim zetknęli z tym, że coś robią, co jest rzeczywiście komuś potrzebne. Ktoś na to się popatrzy, to nie będzie tylko rzecz, która się znajdzie gdzieś u nas w archiwum. Z prac powstała wystawa, która znajduje się w Galerii Sztuki przy ulicy Akademickiej w Dębicy. W tym samym miejscu przed ponad miesiącem prezentowana była ekspozycja dotycząca przestrzennego wykorzystania ulic Kraszewskiego, Ogrodowej oraz Jana III Sobieskiego, również stworzona przez studentów Politechniki. Jak mówi kierownik Ryszard Kucap, tak samo jak w przypadku tamtej wystawy, tak i teraz życzenie jest tylko jedno, aby przedstawione projekty udało się zrealizować. Życzyłbym sobie, i nie tylko ja, bo myślę, że większość Dębiczan, żeby ziściły się te projekty, którejś z nich, żeby Dębica zmieniała swoje oblicze i stała się miastem takim nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom. Podczas wernisażu burmistrz Mariusz Szewczyk podkreślał, że współpraca z Politechniką Krakowską układa się bardzo dobrze i będzie nadal kontynuowana. Jestem zadowolony, prace są bardzo interesujące. Myślę, że tak jak powiedziałem, będziemy dalej współpracować z panem profesorem. Myślę, że to są pierwsze kroki w celu uporządkowania miasta, w celu, tak jak tutaj studenci mówili, tego bałaganu, który jest w samym centrum miasta. Ekspozycję można oglądać w Galerii Sztuki do 9 sierpnia. Jak zapewnia burmistrz, prace udostępnione zostaną również w internecie na stronie Urzędu Miasta. Mieszkańcy będą mieć możliwość obejrzenia i skomentowania projektów stworzonych przez studentów.